Sztuka w Ciemno, cykl zdalnych warsztatów sensualnych. Spotkanie 17. Natura Architektura. Kataloński architekt Antoni Gaudi pochodził z rodziny kotlarzy, czyli rzemieślników wyrabiających z blachy m.in. kotły oraz patelnie. Mieszkając w otoczeniu wykwalifikowanych ludzi pracy, z uważnością przyglądał się ich mówczej wytwórczości i kreacji. Często zadymione, głośne, pełne unoszących się mieszanek zapachów przestrzenie w oczach dziecka mogły przypominać magiczny warsztat alchemika, który raz po raz wyłaniał się z warsztatu rzeźbiarza, snycerza czy rymarza. To w nich materia poddawała się temu, co wymyślił ludzki umysł i poczuło serce. W ten sposób od najmłodszych lat architekt badał materiały, uczył się technik i podglądał utalentowanych ludzi przy pracy. Wczesno dziecięce doświadczenia uwrażliwiły go na zachwycający świat natury oraz na to, co można stworzyć przy pomocy rąk z czułością i wyczuciem. To ręczne wykonywanie przedmiotów i elementów wyposażenia wnętrz było bardzo obecne jeszcze pod koniec XIX i na początku XX wieku, przed produkcją tanich przedmiotów tworzonych maszynowo na szeroką skalę. Już wtedy Gaudi na podstawie obserwacji tworzył swoje późniejsze przekonanie o koniecznej współpracy wielu ludzi, których rzetelna praca może stworzyć coś znacznie większego niż wysiłek tylko jednego człowieka. Budowanie relacji, zaufanie i fachowość to jakości, które w swoim życiu stale wspierał. Odzwierciedlało się to w jego przekonaniu o organizowaniu architektury jako swojego rodzaju superorganizmu, którego homeostaza zależy nawet od najmniejszego elementu. W ramach wystawy o twórczości Antoniego Gaudiego, którą można było oglądać w Centrum Kultury Zamek, można było zobaczyć nie tylko projekty, a także modele tych dużych budynków, jak Sagrada Familia czy inne kamienice, które do dzisiaj można oglądać w Barcelonie, ale także m, zwraca uwagę taka detaliczność, ten kunszt i wykonanie tych elementów dopełniających, ale istotnych, koherentnych. Ważnych dla całokształtu są to na przykład takie drobne elementy jak kafelki. Audiodeskrypcja, opis takich elementów, które znalazły się na wystawie, przygotowała dla nas dorota. Płytki z fasady budynku Casa Vicens między 1883 a 1885 ceramika glazurowana z kolekcji Casa Vicens Gaudi. Kolorowe płytki z motywem kwiatowym. Pochodzą z oryginalnego wyposażenia Casa Vicens, czyli domu Vicens w Barcelonie. Prostokątne kafelki z ceramiki ozdobione są schematycznym motywem kwiatów aksamitek. Kwiaty są pomarańczowo żółte, okrągłe. Niektóre w pełnym rozkwicie, a inne jeszcze zwinięte. Łodygi i liście są koloru turkusowego i tworzą rodzaj tła dla kwiatów. Niektóre z liści zostały dodatkowo muśnięte pomarańczowym kolorem. W kilku miejscach widoczna jest jasna, niezamalowana powierzchnia kafla. Dwa niewielkie kafelki, pokazane na wystawie w Centrum Kultury Zamek, są zapisem pierwszego ważnego projektu mieszkalnego, autorstwa Gaudiego. Casa Vicens był domem letniskowym, zaprojektowanym dla Manuela Vicensa. Każdy następny dom autorstwa Gaudi'ego był bardziej śmiały, oryginalny, był śladem poszukiwań własnej ścieżki twórczej, ale Casa Vicens, jeszcze nie tak wybujały i osobny, już był niezwykły pod względem dekoracji i rozwiązań praktycznych. Niewielkie kafelki, takie jak te pokazane na wystawie, pokrywały ściany zewnętrzne budynku. W kulturze, w której wzrastał Gaudi, nie było to nic niezwykłego. Na fasadach łączono barwne kafle, surową cegłę czy kamienny tłuczeń. Artysta przełomu XIX i XX wieku doskonale wpasował się w te tradycje. Umiejętnie nawiązał, nie kopiując niczego, do stylu typowego dla Hiszpanii, czyli stylu Mudehar. To sztuka Orientu, arabska, przefiltrowana przez chrześcijańskie, europejskie wpływy. To przenikanie kultur było doświadczeniem Hiszpanii przez kilka wieków. Kwiaty na kafelkach są możliwe do zidentyfikowania. Są odwołaniem do jednego z gatunków aksamitki. To o nich Gaudi powiedział jednemu ze swoich współpracowników: Kiedy udałem się na miejsce, aby pomierzyć działkę, cała była zarośnięta żółtymi kwiatkami, które wybrałem jako motyw dekoracyjny ceramiki. Jednocześnie jednak, motywy na kafelkach to dekoracyjne, mocno uproszczone przedstawienia prawdziwych roślin. Prym wiodą tu trzy barwy: pomarańczowo-żółte kwiatostanów, niebiesko-zielone liści oraz biel tła. Co ciekawe, te kontrastujące na białym tle kolory oranżu i turkusu swoją siłę zawdzięczają procesowi wypalania płytek. Kolory nałożone na ceramiczny kafelek przed włożeniem do pieca są dużo bardziej stonowane. Dopiero wysoka temperatura intensyfikuje barwy na płytkach upał i rażące słońce to też stałe bolączki Barcelony. Gaudi zaplanował ułożenie płytek na Casa by nieco wyizolować ściany i stłumić żar przenikający do środka domu. Kamień, cegła, ceramika to naturalne materiały wykorzystane przy wznoszeniu budynku, dobrze radzące sobie z tamtejszym wymagającym klimatem. Wykorzystywane od wieków, były dla Gaudiego zarówno Rozwiązaniem praktycznym, jak i furtką do innowacyjnej dekoracji. Różnorodnemu układowi płytek z motywem kwiatowym oraz jednolitej jasnej barwie na ścianach towarzyszy podobne zestawienie jasnych i zielonych dachówek. Całość tworzy wibrującą jakby ruchomą mozaikę barw i kształtów, uzupełnioną przez czerwone i jasne kamienne fragmenty, a także jasne ażurowe przesłony okien. Ten dom to kwintesencja barw południa, wykorzystania siły słońca i ciepła, w którym kolory stają się soczyste i żywe. Dodajmy do tego dbałość Gaudiego o rozplanowanie dużego ogrodu tej rezydencji, z fontannami i sztucznymi wodospadami, które polepszały mikroklimat otoczenia. Kafelki to niewiele by poczuć atmosferę całego domu, ale wystarczająco by zrozumieć, że Casa Vicens Oferowało coś więcej niż tylko przyjemny letni wypoczynek. Przed chwilą usłyszeliście fragment, w którym Dorota przywołuje także taką realizację architekta. Czyli właśnie kasę Vincens, która jest obiektem kompletnym, czarującym, mocno poetyckim, która swoją bajkowością zachęca do przebywania w nim. I to, co ja zauważam, to co razem zauważyliśmy z Bartkiem w twórczości Gaudiego i na pewno nie tylko my, ale dla nas stało się takie bliskie, to. To takie pojęcie biomimikry w architekturze sztuce, czyli takie zjawisko, które polega na inspirowaniu się naturą i odtwarzaniu rozwiązań w niej występujących właśnie w formach projektowanych. I być może jeszcze w Kasie Wince to mocno tak nie wybrzmiewa, natomiast w kolejnych realizacjach artysty, jak najbardziej. I jednym z takich przykładów jest m.in. La Pedrera, takie sztandarowe dzieło architekta. Ten budynek, gdy się wędruje uliczkami Barcelony, stanowi taką dominantę. Inna nazwa La Pedrera to Casa Mila. Też bierze swoją drugą nazwę od nazwiska rodzinnym, dla której właśnie zaprojektował ów dom Gaudi. I powiedziałem, że jest taką dominantą, czyli właściwie... Krytycy mówią, że to taki wielki kopiec kreta albo termitiera. Naprawdę y, zwraca uwagę, wyrastająca nagle skała, czy w zasadzie góra, ale to nie jest wcale taki budynek, który można gdzieś postawić w jednym rzędzie z betonowymi realizacjami, które nas przytłaczają i przyduszają niemalże. Bo y, jeśli się Przyjrzeć właściwie tej całej koncepcji, to jest tam mnóstwo różnych elementów, detali, kunsztownych wykończeń, które no, odciągają nas od takiego bardzo niesprawiedliwego chyba recenzowania tego obiektu. Dla mnie osobiście, kiedy po raz pierwszy oglądałem Kasemile, skojarzenie było z taką jaskinią, czy taką górą. W której są wyżłobione różne przestrzenie, gdzie ludzie zaczynają zamieszkiwać te, te przestrzenie, czyli taki powrót do, do początków mieszkalnictwa, bym powiedział. Lata później po wizycie w Barcelonie miałem przyjemność być w Gruzji i oglądać taką realizację, która nazywa się Wardzia. To są właściwie domy budowane w skalę na sporej także wysokości. Ale z perspektywy kilku kilometrów, kiedy patrzy się na, na ten masyw skalny, można byłoby stwierdzić, że to jest taka konstrukcja niedaleko od wizualności kasy mili. Dla współczesnych Gaudiemu ludzi, takie realizacje wydawały się dziwaczne, obśmiewali je w różnych satyrach i ogólnie nie cenili jego twórczości. Natomiast na szczęście dla nas, byli tacy ludzie, którzy wspierali jego twórczość i dzięki temu możemy dzisiaj na nią patrzeć. Natomiast tak, można powiedzieć, że już jesteśmy gotowi, żeby takie dzieła doceniać, i współcześnie widzimy na świecie takie realizacje, na przykład stadion narodowy w Pekinie, który przypomina ptasię, Gniazdo, a konstrukcja otacza okrągły budynek, jest nałożona i przypomina konstrukcję zbudowaną z gałązek, tylko w makroskali, która otacza bardzo cenne wnętrze. To kruche jajko, którym są wydarzenia, spotkania ze sportowcami, artystami, tworzy się takie miękkie otoczenie na cenną zawartość. Kolejnym takim przykładem jest Centrum Akwatyczne, także w Pekinie, którego elewacje przypominają zatrzymane w ruchu umydlane bańki. I to już nie chodzi tylko o to, że nawiązujemy tutaj do samego tematu, który prezentuje ta, czy zawiera ta architektura, ale także. Elewacja została zaprzągnięta w formę użytkową. Te bańki są spreparowane z takiego rodzaju plastiku, czy rodzaju materiału, który wciąga światło słoneczne i je lepiej nawet absorbuje i przepuszcza niż właśnie taka zwykła szklana szyba. I one mają funkcję takich paneli słonecznych, które po prostu nasiąkają światłem i zbierają energię do środka. Więc tych realizacji współcześnie jest naprawdę całkiem sporo. Jeśli wpiszecie sobie gdzieś tam wyszukiwarkę, biomimikra, architektura, to trochę. Się tego pojawi. Pytanie, czy podobnie jak było to w świecie Antoniego Gaudiego. Te współczesne realizacje też są takie, powiedziałbym, proekologiczne, bo jednak Gaudi w wielu wypadkach po prostu śmiało korzystał z elementów, które już powstały. Dzisiaj byśmy powiedzieli, recyklingował je, prawda? Więc nie bał się tego, że, że pewien element go jakoś zakrzaczył, zaciekawił, złapał wizualnie albo po prostu haptycznie, bo miał jakąś ciekawą fakturę, i niektóry z nich po prostu włączał jako obudowa, jako kafelki, elementy, Często dekoracyjne. I zastanawiam się, czy, czy jesteśmy już w takim momencie w architekturze, gdzie nie ciśniemy kolejnych środków, eksploatując jeszcze bardziej planetę, do tego, aby powstały może piękne, może jakoś przywołujące naturę obiekty, ale jednak dla niej niezbyt przyjazne. Dobrą sztukę, dobrą architekturę można też poznać po tym, że nam jakoś leży. Ja już chyba o tym też wspominałem, że, że tak naprawdę z nami jakoś współpracuje, z naszymi ciałami, z naszymi zmysłami, że się gdzieś dobrze czujemy albo źle. I nawet jeśli jest nawet taki obiekt, który można byłoby. Określić jako jakąś dominantę, coś masywnego, dużego, jak wspomniana kasa Mila, to w tych detalach i szczegółach, którymi też Gaudi się zajmował, ona może być takim doświadczeniem bardziej nam przylegającym, miłym doświadczeniem, które nas jakoś zaprasza. I ta enigmatyczność tej mojej wypowiedzi zaraz będzie bardziej konkretna, gdy przywołam wątek takich małych projektów, jak na przykład klamek, bo Gaudi również się tym zajmował. I w tym obiekcie w perderze czy w kasie mini, Oczywiście sporo tych elementów odnajdziecie. Mi się przypomina taki projekt, który realizowała swego czasu we Wrocławiu artystka tamtejsza, Karina Marusińska, który polegał na tym, że prosiła przechodniów w mieście, aby odcisnęli swoją dłoń w gipsie. I z powstałych wówczas odcisków tych uścisków stworzyła taką instalację na jednym z mostów we Wrocławiu. Właściwie po balustradzie szły te odciski dłoni. Chodziło o to, żeby ten taki pozornie neutralny, chłodny, przejściowy element architektury, czyli most uczynić bardziej osobistym, bardziej niosącym jakąś indywidualność, jednostkową opowieść. Tak też te odciski właściwie. Można było się zmierzyć z niektórymi z nich, sprawdzić, czy nasze dłonie, nasze palce również układają się w taki sposób jak pozostawione przez inne osoby, czy też może moglibyśmy zupełnie inny kształt temu nadać. I tak sobie myślę, że bywa również podobnie z klamkami, bo czasami znajdujemy niektóre klamki dla siebie jako pasujące, fajne, chwytliwe, a inne wydaje nam się, że, że po prostu ktoś konstruował, zapominając zupełnie o użytkowości. Na wystawie w zamku można było niektóre z tych klamek zobaczyć, a część również przymierzyć do dłoni, podotykać je. Myślę, że podobnie można zrobić w ramach pewnego ćwiczenia. Jeżeli macie przy sobie, na przykład, jakieś trzy, cztery elementy plastyczne, plastelina, modelina. Możecie spróbować uformować taką masę, którą następnie będziecie doświadczać właśnie dotykowo, haptycznie, ściskając w dłoni, sprawiając, że nadacie temu bardzo osobisty, indywidualny kształt. Nie tylko dlatego, że odcisną się tam wasze linie papilarne, ale też, że rzadko kiedy znajdziemy podobnie układające się dłonie na takim elemencie. Jest to. Na pewno doświadczenie przyjemne. Nie wiem, czy Ty, Magda, podobnie, ale ja zawsze lubiłem w pastylinie pracować. To jest taka historia mocno energetyczna, ale także mogą z niego wówczas powstawać różne, różne elementy, na przykład użytkowe, takie jak klamka, jeżeli będzie to modelina i sobie ją potem wysuszymy, czy nadamy taką trwałą formę. To, co mnie najbardziej fascynuje, to porównywanie swojego odcisku z innymi odciskami, bo wtedy staje się takie bardzo intymne. Trochę dziwaczne. We mnie to wzbudza zawsze zachwyt, bo ten odcisk jest naprawdę za każdym razem inny. I też taki projekt Kariny. Karina jako cudowna artystka i ceramiczka, ona właśnie pracuje dłońmi i, i ten odcisk kontynuuje w projektach społecznych. Zrobiła też taki właśnie projekt, który powstał i zawisł w sumie w tramwaju. Czyli to jakby znowu dłonie chwytało się te takie chwytaki, tak, takie po poręcze. poręcze chwytaki i tutaj znowu właściwie natrafiało się na, cudzą dłoń, to było tak jakby spotkanie. I chyba znowu jest ten e, motyw, że architektura nie jest po prostu jakimś udanym, pięknym, niezwykłym obiektem, jeżeli takim akurat jest, ale odczłowieczonym, bo nie wiem, publicznym, bo oglądanym przez miliony tysiące osób odwiedzających na przykład taką Barcelonę, tylko że gdzieś zawsze uda się przemknąć, przemycić, o przemycić, to jest słowo, które szukałem, taką osobistość, taką indywidualność, taką e, ludzką stronę, i taka właśnie też jest architektura Gaudiego. Jedną z realizacji Gaudiego, które jednocześnie jest mocno organiczne, ale także współpracuje z naturą, jest Park Guel, bardzo bajkowy, baśniowy. Na pewno jest spełnieniem, wydaje się, dziecięcego marzenia architekta, bo jest, ja to nazywam, deptakiem dla wyobraźni. Mnóstwo tam wybujałych form, przypominających formy naturalne, czyli są tam jakby wytwarzane z metaloplastyki palmy, poskręcane kwiaty, są smoki, są ważki. Jest mnóstwo elementów, które zwykle spotykamy w małej skali lub w ogóle ich nie spotykamy, tylko spotykamy ich na jakichś kartach baśni. A tutaj nagle, wchodząc w tę przestrzeń magiczną, inną, mamy okazję ich doświadczyć. Doświadczyć czegoś, co jest jakby na granicy bycia w świecie realnym, ale gdzieś jednak wchodzimy w świat mocno wyobraźni. No i to wszystko Gaudi wplótł także opowieści dotyczące współczesnej mu polityki, religii, historii czy filozofii, więc tematy mega ważkie. I z tego stworzył taką no, smaczną, powiedziałabym, zupę czy jakieś ciekawe danie, może bardziej paeje niż zupę, bo jest to całkiem chrupkie. W sumie to skojarzenie, które przyszło Tobie do głowy, to nie jest jakaś nowość, bo przypominam sobie taki tekst, w którym to inny, znany artysta z tamtego kręgu, czyli Salvador Dali, przerównał architekturę Gaudiego do, do takiej konsumpcyjnej sytuacji. On powiedział, że to jest architektura jadalna, że w zasadzie jak patrzy na kasę Batio, to przychodzi do niego takie skojarzenie, że to jest właśnie upieczona, przygotowana tortilla która właściwie się rozpływa, która wychodzi poza przestrzeń, nie wiem, talerza, by zaraz jakby trafić do naszych kubeczków smakowych, kiedy będziemy konsumować tą architekturę. Czyli wydaje mi się, że to jest po raz kolejny sytuacja, czy po raz kolejny opowieść o tym, że to nie jest miałka architektura. Ona, ona w różny sposób, na różne zmysły różnych osób działa, również w, w tym kontekście kulinarnym. I kształtuje wyobraźnię wielu pokoleń, bo mamy Gaudiego, a później nagle kolejny wybitny artysta, Dali, który jednak no, ma do czynienia z czymś niepowtarzalnym. Robi na nim wielkie wrażenie i kształtuje jego późniejszą twórczość. No Dali poszedł dalej w swojej twórczości dotyczącej kuchni i tutaj tworzone przez niego artystyczne uczty, ale też nawet sztućce, które przypominały formy właśnie jadalne czy kawałki kapusty, to jest tak jakby bezpośrednie Nawiązanie do tego, jakim tropem szedł Gaudi. Jeśli w efekcie tego odsłuchu u części z Was pojawia się uczucie głodu, albo większe łaknienie i ślinianka w ustach, to dobrze. To znaczy, że to jest właśnie dyskusja uruchamiająca różnego rodzaju zmysły. No i też zmysły chcieliśmy uruchomić kolejnym ćwiczeniem, dlatego że te przestrzenie, w których porusza się Gaudi, czy które Gaudi projektuje, one zachęcają też do bycia w ciele i do bycia w sposób naturalny. mówiliśmy przed chwilą o parku, ale też o takich przestrzeniach projektowanych w sposób organiczny. Mówiliśmy o pewnej homeostazie, o harmonii w niej występującej i właśnie taką przestrzenią jest park. Więc chciałabym was właśnie zaprosić do przywołania wspomnienia bycia w parku. W parku, w którym byliście ostatnio, jak byliście mali, bo wtedy jeszcze to ciało nie było na tyle skrępowane i upupione, tak to nazwę. I tam, ja akurat jestem w swoim parku, teraz przy domu. Widzę to wyraźnie, w którym wisi huśtawka. Być może też macie takie wspomnienie. Więc usiądźcie w wyobraźni na tej huśtawce i pozwólcie sobie na ruch ciała, właśnie wyciągnięty z tego wspomnienia, który przywołuje to doznanie. Poruszajcie się tak chwilę. Co czujecie? Co pamiętacie? To ciekawe doznanie. Być może tuż obok była karuzela, bo u mnie była. Być może trafiliście już do innego parku, ale przywołajcie także to doznanie i usiądźcie na karuzeli na chwilę. Poczujcie, jak ktoś was pcha, i karuzela rusza ruchem okrężnym, i poddajcie swoje ciało także temu ruchowi. Co pamiętacie? Co pamięta wasze ciało? Jak się wtedy czuliście? Być może towarzyszyło temu przerażenie, a może wybuchaliście śmiechem. Bardzo specyficzne wrażenie powstaje u mnie. Jestem ciekawa, co u Was. No i teraz takie trzecie doświadczenie, dosyć krótkie, ale które powoduje dużo rozluźnienia w ciele. Przywołajcie sobie wspomnienie tego, jak ostatnio turlaliście się na trawie. Co się dzieje w Waszej głowie? Jak reaguje ciało? Jeśli już jesteśmy w tym wymarzonym magicznym parku, yy, gaudiowskim parku, to myślę, że można spokojnie rozłożyć sobie kocyk na trawie i oddać się innym doświadczeniom, na przykład poezji. W ten potencjalnie atrakcyjny stan może pomóc nam wprowadzić się wiersz Leopolda Staffa, Ogród Przedziwny, który zinterpretuje nam Wasia Prądzyńska. Leopold Staff, Ogród Przedziwny. W przedziwnym mieszkam ogrodzie gdzie żyją kwiaty i dzieci i gdzie po słońca zachodzie uśmiech nam z oczu świeci. Wodotrysk bije tu dziwny co śpiewa jak śmiech i łkanie. Krzew nad nim rośnie oliwny cichy jak pojednanie. Różom co cały rok wiernie kwitną i słodycz ślą woni obwiązujemy lnem ciernie. By nie raniły nam dłoni. Żywi mrój ptaków, co budzi Ze snu nas rannym powiewem, Ucząc nas iść między ludzi Z dobrą nowiną i śpiewem. I mamy ule, Bartnicze, Co każą w pszczół nam iść ślady I zbierać jeno słodycze Z kwiatów, co kryją i jady. I pielęgnujemy murawę, Plewiąc z niej chwasty i osty, By każdy, patrząc na trawę, Duszą, jak trawa był prosty.